Więc jeszcze wracając do tego, co się dzieje teraz na granicy, już konkretnie do tych sytuacji, no, my wiemy tyle, ile doniosą nam służby państwowe, bo dziennikarze na teren objęty stanem wyjątkowym wstępu nie mają. Natomiast no, powstaje pytanie, czy jeśli ci ludzie są dalej sprowadzani, jeśli ta masa będzie szturmować tą granicę, czy polskie służby no, są na tyle wydolne, żeby ten taki długotrwały atak wytrzymać. No i z drugiej strony ci ludzie są troszkę zdeterminowani, no bo nie mają przecież dokąd wrócić. Czy tutaj nie należałoby szukać jednak jakichś rozwiązań politycznych, pana zdaniem? To znaczy zdecydowanie, no pierwszy element jest taki, rzeczywiście Polska nie jest specjalnie przygotowana do tego typu. Paszczaka powstał tak naprawdę ostatnio i on jest, jak widać zresztą, no niespecjalnie spełnia swoją funkcję. Znaczy trochę pomaga, ale z całą pewnością to nie jest tak jak na granicy grecko-tureckiej, gdzie było solidne stalowe ogrodzenie, które było naprawdę trudne do sforsowania, przynajmniej w znacznej części. No w tej chwili sobie postawili solidny, więc to jest jak gdyby, to jest jeden element tego. Drugi taki, że jednak no pamiętajmy, ile czasu będziemy mogli utrzymywać tak rozbudowane siły policyjne i wojskowe w stanie gotowości. To też jest kwestia znużenia ludzi, to jest kwestia kosztów, które będziemy ponosili. No oczywiście te koszty ponosić trzeba, tyle tylko, że możemy się spodziewać jeszcze wielu prowokacji i zwróćmy uwagę, że jeżeli jeden sposób się nie powiódł, tak jak ten wczorajszy, to Białorusini będą próbowali różnego rodzaju innych prowokacji, dlatego ponieważ dla nich to jest cały czas teatr, który transmitują na żywo we wszystkich kanałach na cały świat. Więc to jest jak gdyby, więc z całą pewnością Polska powinna w bardzo stanowczy sposób odstraszać tych, którzy próbują się tutaj dostać i te komunikaty pokazujące, że Polska po prostu się nie ugnie, powinny być również rozpowszechniane przede wszystkim w mediach w tych krajach, z których ci ludzie pochodzą, głównie w północnym Iraku, bo ta główna masa jest z północnego Iraku. No niestety 3 tweety na krzyż po arabsku pana Żaryna to jest trochę za mało jak na zmasowaną kampanię reklamową. Ja dzisiaj obejrzałem w ciągu godziny 4 oferty dostarczenia ludzi do Niemiec przez Białoruś, wiza $32, no to nie są jakieś mordercze pieniądze. Rzekomo przemytnicy biorą jeszcze za jakiś tam, jakąś tam pomoc około $1000, ale mi się wydaje, że, te ceny zaczęły gwałtownie spadać. No jest jeszcze kwestia biletu lotniczego, czyli krótko mówiąc, Polska powinna zaangażować się w kompleksową kampanię informacyjną i propagandową, nawet nie tyle informacyjną, właśnie w północnym Iraku. Jeżeli chcecie gdzieś migrować, proszę bardzo, ale ta droga jest absolutnie zamknięta i możecie spodziewać się spędzenia malowniczej zimy na Podlasiu przy minus 25 stopniach. Więc przygotujcie się na długą zimę i długotrwałe obozowanie w tym miejscu. Ciepłe skarpetki, ciepłe szaliki i tak dalej. Kolejny element to jest taki, że tak naprawdę klucz w zakończeniu tego kryzysu znajduje się w rękach Unii Europejskiej. Unia Europejska chyba ku wielkiemu zaskoczeniu Łukaszenki, bo nad tego się chyba nie spodziewał, że wobec jednak bardzo złej pozycji międzynarodowej Polski, jednak w związku z tym, że ta Polska jest prawie że objęta sankcjami unijnymi, on uznał, że Polska jest już tak krajem wyizolowanym, że nawet w tej sytuacji nie zyska poparcia wspólnoty. No i proszę zobaczyć. Sekundę potem, kiedy rozpoczął się ten szturm, minister spraw wewnętrznych Niemiec żąda natychmiastowego wprowadzenia sankcji na Białoruś. Von der Leyen, która przecież też nie była, nie jest jakąś specjalną miłośniczką tego rządu polskiego, sama mówi o tym, że powtarzając zresztą za żądaniem litewskiego premiera, żeby wprowadzić sankcje na linie lotnicze i na lotniska, czyli krótko mówiąc, kto przylatuje do Mińska, czy też kto wozi ludzi do Mińska, nie może już lądować w żadnym porcie lotniczym Unii Europejskiej. Są poważne sankcje. I co więcej, te sankcje mają być omawiane w ciągu kilku najbliższych dni przez ministrów spraw zagranicznych. I to jest tak naprawdę klucz do zatrzymania Łukaszenki. W momencie, kiedy naprawdę przestanie mu się to opłacać,
wtedy, kiedy będzie miał jedyną możliwość eksportowania swoich dóbr, to do Rosji, jeżeli będzie mógł sobie swoje majątki zgromadzone dla siebie, swoje i swojej rodziny trzymać nie na Zachodzie czy w bankach szwajcarskich, tylko będzie mógł sobie je trzymać wyłącznie w banku, nie wiem, moskiewskim albo w północno-koreańskim co najwyżej. Jeżeli nie będzie mógł podróżować tutaj w tą stronę Europy, jeżeli jedyne pieniądze, na które będzie mógł liczyć, to rubel transferowy, na chińskie pieniądze bym wtedy nie liczył, bo Unia Europejska jest za ważnym partnerem dla Chin, żeby się jakiegoś tam Łukaszenkę angażowały. W związku z tym w takiej sytuacji jemu się to po prostu przestanie mocno opłacać. I to jest tak naprawdę jedyny sposób, ponieważ jedyny sposób polityczny. Dlatego, ponieważ wszystkie inne, czyli te wszystkie apele, potępienia, to oczywiście jest ważne propagandowo, ale to na takich dyktatorów nie działa, zresztą nigdy nie działało.